Hejka, hej, tylko bez kropka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest pierwszy odcinek już po świętach i dzisiaj mamy magazyn 13 na ten rok z Lego Ninjago. Drodzy, dzisiaj sobie zaczniemy wyjątkowo od kalendarza adwentowego i dzisiaj mamy oczywiście 24 grudzień, czyli już ostatnie okienko i dzisiaj mamy świątecznego Ewoka, naprawdę jest taki super, czekajcie, już tutaj mi się otwiera, naprawdę przecudowny jest on, no ale mamy jeszcze dzisiaj 24 okienko tutaj. Dzisiaj mamy tutaj takie większe troszeczkę drzwi, także uwaga, zobaczymy co tutaj się pojawi i... A... Mimo wszystko jest to sama czekoladka i mamy tutaj choinkę. Zobaczcie, jak tylko on słodko wygląda, no naprawdę jest to jedna chyba z najlepszych świątecznych figurek, które są właśnie w LEGO Star Wars. No naprawdę przecudowny jest ten Ewok. Fajnie, że jest tutaj on w tym kalendarzu, ponieważ jeszcze takiego Ewoka nie było w takiej świątecznej wersji. Okej, jak wiecie, ostatnio mieliśmy takie no daily, ale to troszeczkę no nie poszło tak, jak miało wyjść. Tak jak w tamtym roku na przykład nam wyszło. No ale no co, no nie przejmujemy się tym, kalendarz adwentowy pokazałem wszystkie już. No ale jeszcze coś świątecznego się w tym roku pojawi oczywiście ode mnie. No dobrze, no to co, mamy dzisiaj sporo prezentów, ponieważ mamy dzisiaj Lloyda, którego znajdziecie na moim Vinted, link jest oczywiście w opisie. Kartę dzielny Arin, edycja limitowana oraz saszetkę kart właśnie z nowej właśnie tej serii Lego Ninjago Dragon's Rising, to już jest seria, zobaczcie, 9, a tyle co pamiętam, jak była pierwsza i druga, no mega czas szybko leci. Otworzymy sobie tą saszetkę na sam koniec, a teraz przechodzimy już do magazynu. I naprzód tutaj na samym początku nas wita informacja, że już jest w sprzedaży ten nowy magazyn Lego Star Wars i recenzja jest na kanale. No i co? Mamy tutaj spis treści, tak jak zawsze. I tak, informacje o Lloydzie. No i tu już się oczywiście zaczynają takie początkowe zadania. Jest także nowy numer magazynu LEGO Hero, już w sprzedaży. Okej, no i mamy już komiks. Komiks jest oczywiście dalej w klimatach sezonu pierwszego, z Dragon's Rising. I teraz mamy plakat. I ten plakat jest naprawdę super, bo jest to właśnie plakat z tego pierwszego sezonu z Dragon's Rising właśnie. Dlatego jest bardzo on ładny. No a tutaj mamy jeszcze Arin i Lloyd. Ten zestaw mam. Nie jest on niestety zrecenzowany na moim kanale. Może kiedyś się taka recenzja pojawi, jeżeli będziecie chcieli. Tutaj jest poczta. No i dalszy ciąg komiksu oczywiście, bo mamy jak zawsze dwie części. Okej, mamy teraz jakieś tutaj informacje o smokach. Także tak to tutaj wygląda. Jakąś tutaj mamy grę planszową. Akcję, tutaj mamy ten zestaw w swojej kolekcji. Mam nawet jest recenzja, także akurat ten zestaw mogliście już zobaczyć na moim kanale. I teraz uwaga, nowość, ponieważ tutaj teraz to ciekawe, zawsze było tutaj, na tej stronie zawsze było, co było w nowym, co będzie w nowym magazynie. A tym razem mamy tutaj w tej stronie konkurs, tutaj możemy wygrać takie zestawy. A już 25 stycznia będzie ostatni magazyn LEGO Ninjago Dragon's Rising sezon pierwszy, ponieważ już jak wiemy w kolejnym będzie już sezon drugi. I w nim będzie Zane z właśnie sezonu pierwszego, także tutaj jeszcze taki... Ostatni moment, żeby właśnie zdobyć tego tutaj taką figurkę z sezonu pierwszego. No i tutaj jeszcze mamy informacje o kartach oczywiście. I teraz właśnie sobie już otworzymy. Trafiła akurat tutaj saszetka z Arinem. I ja już ją tutaj otworzyłem, ale nic tutaj nie patrzyłem, ponieważ no, ciężko by mi to było otworzyć jedną ręką. To co, może będziemy tak od tutaj, tak od tyłu. Dorama, tutaj jako pierwsza karta. Okej, ciekawe. O, zobaczcie, komiksowa Dr. LaRoe. Czekam na taką figurkę tutaj z nią, ponieważ naprawdę by było fajnie, gdyby taka była. Teraz mamy kartę tutaj puzzle z Lordem Rasem. Mamy również latającą deskę, tutaj akurat karta pojazd. Gigantyczne spinjitsu, to jest karta akcji. I ostatnią kartą jest Kai w akcji, taki tutaj właśnie, jak widzicie, taki tutaj no specjalna jest ta karta, czyli tak jak to zawsze bywa, zawsze jest taka właśnie jedna bardziej specjalna. Mamy tutaj jeszcze zasady gry i na tych zasadach gry się pojawia Lloyd, Kai, Arin, Sora,
Cezarowa Beatrix, Rapton oraz Lord Ras. Także co? Także możecie sobie tutaj właśnie dzięki temu się dowiedzieć, jak grać tymi kartami. Jakie są rodzaje kart i tutaj jeszcze inne informacje. No dobrze, no to co, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby Was nic nie ominęło. No i co, my widzimy się już w kolejnym odcinku, jeszcze w tym 2023 roku, także na spokojnie. I co, i do zobaczenia, cześć. Uciekł? Tak, panie, pomogli mu przyjaciele. W takim razie zmiana planów. Teraz macie zdobyć Lloyda i jego przyjaciół, ale ja nie będę tolerował takiego zachowania. Sam ich znajdę i wykończę. Ha, ha, ha.